Spotykamy się tutaj razem. To jest dzisiaj wyjątkowy dzień. 8 września są urodziny naszego przyjaciela. Wszyscy jesteśmy dzisiaj radośni ze względu na to, że on jest z nami. Kilka miesięcy temu chowaliśmy naszego przyjaciela. Faktycznie wtedy było dużo smutku, ale w tej chwili czuję, że on jest z nami. To jest wyjątkowe miejsce, bo wiecie doskonale, kto znał Mariana, a przecież większość z nas znało, to miejsce to był jego konik. On zawsze mówił, żeby tu powstało, bo przecież ta weterynaria przez 20, 30, 35 lat była pusta. On marzył o tym, żeby ten budynek się napełniał. I w tym budynku w tej chwili są i seniorzy, bo przecież codziennie mamy spotkania z seniorami. W tym budynku są też młodzi. Ten budynek będzie miał rozbudowę, Szanowni Państwo, z Polskiego Ładu, za co bardzo mocno dziękujemy polskiemu rządowi, bo to są pieniądze, które będą przeznaczone właśnie na ten budynek, żeby on był rozbudowany. Dziś przygotowaliśmy cykl wspomnień i z takim cyklem wspomnień zaczynamy od jego hobby. A jego hobby niewątpliwie było kolarstwo. Jego hobby to hobby rowerowe. Pamiętamy, ile razy go na Zalewie widzieliśmy. Pamiętamy, jak dbał o swoją formę. Zawsze mnie upominał, Michał, kurczę, rower. Pamiętaj o tym, bo wtedy żona będzie bardziej zadowolona, bo będzie miał trochę mniej kilogramów. Za to go bardzo mocno szanuję, że znalazł czas na swoje hobby. Bardzo dziękuję za to zaproszenie, bo pana przewodniczącego tak na dobrą sprawę poznałem 3-4 lata temu, gdzie ta współpraca z panem burmistrzem weszła na takie mocne tory i bardzo ofensywnie zaczęła postępować w pozytywnym tego słowa znaczeniu i nigdy nie zapomnę też tych żartów pana Mariana i tej jego dobroci, życzliwości. Nie zapomnę nigdy, jak byliśmy na gali tutaj radoszyckiej też, w gali sportów walki i tego, jak siedzieliśmy wspólnie, tych jego żartów pana Mariana. I pomimo tego, że jestem Kielczaninem, często też tutaj związanym i przebywającym na terenie powiatu łubkomeckiego, to poznałem dobrego człowieka. Przyjechałem dlatego, że taką potrzebę serca czułem, jadę z Warszawy prosto. No, przed wspaniały człowiek tak naprawdę i człowiek wielkiego czynu, wielki samorządowiec. Samorządowiec, który był znany nie tylko u was tutaj na ziemi radoszyckiej, ale dzisiaj też dużo dobrego w Końskich słyszałem o panu Marianie, gdy zatrzymałem się na rynku i rozmawiałem z dwójką samorządowców tam z ziemi koneckiej. Także ten pan Marian był znany, lubiany, ceniony i z głową pełną pomysłu. Jakiś deszcz, po prostu wyjechali wcześniej. Gmina liczy 30 km i biegną przez miejscowości Momocin, Kapałów, Jóźwików, Kuszno, po czym uczestnicy wracają przez Kapałów.